Z punktu widzenia odbiorcy dużo ważniejsze jest, jaki mój problem zostanie rozwiązany. Innymi słowy, jeśli jestem firmą hostingową jak CyberFox i będę opowiadał o tym, jakie mam zajebiste macierze, jakie mam super serwery i będzie dużo technikali, co jest prawdą, to nie jest skuteczne z punktu widzenia odbiorcy, bo odbiorca chce wiedzieć, to się nie psuje, to będzie działać szybko, to będzie stabilnie, a jakby nie daj Bóg coś nie zadziało, to mamy super obsługę klienta i rozwiążemy Twój problem w ciągu 15 minut. To jest skuteczna komunikacja, kiedy mówimy językiem korzyści, czyli tym, co zyskuje nasz odbiorca i patrzymy na narrację, na komunikację w ujęciu niejednostkowym, a długotrwałej relacji. Coś jak randkowanie. Nie chodzi o to, żeby ładnie się uśmiechnąć, dać jeden prezent, tylko żeby budować tą relację w długim terminie, aby osoba do nas wracała, zwłaszcza jak jesteśmy w tak niepewnych czasach, jak mamy teraz, gdzie mamy czasy kryzysowe i odbiorcy, konsumenci zazwyczaj albo wybierają najtańsze rozwiązania, albo wybierają najbardziej premium rozwiązania. No i te premium rozwiązania nie muszą być najdroższe, ale muszą budować więź z marką, a ją się buduje właśnie poprzez odpowiednią komunikację językiem korzyści odbiorcy, nie marki. Jeśli chcemy zaprojektować skuteczną komunikację, powinniśmy zwrócić uwagę jakby na dwie płaszczyzny. Z jednej strony płaszczyznę psychologiczną i taki wariant jakby emocjonalny, to znaczy bardzo często marketerzy, mapując sobie potencjalne persony marketingowe, używają cech demograficznych, używają cech biologicznych odnośnie tego, jak dana osoba funkcjonuje, jakie ma problemy i tak dalej. Natomiast zazwyczaj marketerzy nie mapują emocji, które towarzyszą osobom w momencie na przykład kupowania danego produktu lub usługi. Moim zdaniem, jeśli chcemy dobrze zmapować, dobrze chcemy komunikować się z klientami i zbudować dobrą komunikację, musimy właśnie poznać te emocje, które nam towarzyszą i je wykorzystać potem w narracji. Najczęściej marketerzy mogą to zrobić bazując na takich dwóch archetypach, czy dwóch, to się profesjonalnie mówi się social emotional triggers, czyli social image, jak ja sam siebie chcę, jak ja chcę być, żeby mój obraz był postrzegany przez otoczenie i wtedy w oparciu o to budować narrację. Innymi słowy, jeżeli ja przez otoczenie chcę być postrzegany jako świetny rodzic, no to tak naprawdę w narracji firma taka powinna powiedzieć, że będziesz dumnym rodzicem, tak? Dzieci będą zadowolone z ciebie i tak dalej, no nie? A drugie to jest self-image, czyli jak ja sam chcę być postrzegany. Ja zawsze chcę uchodzić za mądrą osobę, kupuję dużo książek, nie znaczy, że wszystkie czytam, ale chcę uchodzić za to, że jestem mądrą osobą. W związku z powyższym, jeśli ktoś by mi sprzedawał kurs marketingowy, no to też mi powie, będziesz bardzo mądrą osobą, odnieś się do tych emocji. Ja nawet, jak to nie będzie do końca prawda, poczuję na warstwie emocjonalnej, chyba to jest dla mnie i potem mogę wejść w tą bardziej racjonalną część przekazu marketingowego. Więc pierwszy, taki najwyższy poziom to jest właśnie znalezienie tych dwóch emocji, które nam towarzyszą w narracji. No a później musimy wejść w wariant, nazwijmy to bardziej techniczny, czyli skupić się bardziej na tym, jak dotrzeć do naszego odbiorcy. Czy będziemy mieć spójną komunikację we wszystkich kanałach? Czy to, co wyświetla się na landing page'u, jest tożsame z tym, co widzimy w social mediach? Czy to, co widzimy w social mediach, będzie tożsame z tym, co widzimy w komunikacji marketingowej, mailowej, transakcyjnej? Czy mamy odpowiednią kolorystykę zrobioną? Czy mamy odpowiedni język użyty? Ten sam, który używa dział marketingu, używa dział sprzedaży i biuro obsługi klienta. Czy oni mówią innym słownikiem? No bo wtedy to siada. Long story short, musimy być absolutnie spójni i konsekwentni w każdym kanale komunikacji od płaszczyzny wizualnej po płaszczyznę semantyczną w narracji, którą tworzymy i wtedy w długim terminie budujemy skuteczną komunikację. Komunikacja wielokanałowa ma wiele korzyści. Znaczy najważniejsze trzy korzyści, o których warto zawsze pamiętać, to, że dzisiaj żyjemy w zawrotnym tempie. Nasi konsumenci żyją w dokładnie tak samo zawrotnym tempie i obcują z mediami w różnym czasie. To znaczy nie mamy już teraz utartych schematów zachowania, że nie, maila sprawdzamy o 8 rano, a potem mamy focus time i pracujemy, a potem robimy coś innego. Nie. Zazwyczaj to nasze obcowanie z mediami jest bardzo zróżnicowane poprzez urządzenia, na których to robimy, czy to jest smartfon, czy to jest tablet, czy to jest laptop, poprzez medium w postaci, czy to jest mail, czy to jest aplikacja, czy to jest social media. Więc wielokanałowość ma ten plus, że jesteśmy w stanie dostarczyć właściwy komunikat do właściwych odbiorców we właściwym czasie, właściwym kanałem, w którym oni w tym momencie jakby funkcjonują. To jest jakby punkt numer jeden, czyli docieramy tam, gdzie są nasi klienci. Punkt numer dwa jest taki, że
pewne kanały na pewne typy komunikacji działają dużo lepiej. Innymi słowy, informacja o tym, że wygasa mi domena, którą dostanę od CyberFoxa na tydzień przed tym, jak mi wygasa domena, jest ok, mail nie jest inwazyjny, nic się nie dzieje. No ale na 24 godziny przed tym, jak ta domena naprawdę zaraz przepadnie i się zrobią dodatkowe kłopoty, no to już ten mail z przypomnieniem może być za mało, wtedy dotarcie SMS-em będzie dla mnie dużo bardziej jakby responsywne. Natomiast ten SMS będzie droższy w dotarciu niż mail, więc wracamy do punktu trzeciego, czemu komunikacja wielokanałowa jest taka dobra, bo jest po prostu tańsza w szerokim horyzoncie. No bo jeżeli mamy tą komunikację zaprojektowaną spójnie i robimy ją spójnie na poziomie nie tylko narzędzia do wysyłek, ale także do gromadzenia danych, jak ludzie reagują na nasz komunikat, no to jesteśmy w stanie sprawdzić, ok, daną grupę odbiorców mamy w aplikacji, więc do nich możemy wysłać push notyfikację, która jest bardzo tania, bardzo fajna, szybko działa. Do całej reszty osób możemy wysłać komunikację mailową, tam jakiś 20% zareaguje, możemy potem zrobić remarketing i tak dalej. Do tych, do których nie zadziałało, a wiemy, że mamy dla nich bardzo ważny komunikat, możemy wysłać najdroższą formę komunikacji w postaci na przykład SMS-a albo czegoś takiego. No i wtedy mamy też pewną optymalizację kosztową, bo jakby nie spamujemy, tylko odpowiednio tym zarządzamy, jednocześnie przetwarzając sygnały zwrotne i wiedząc, na który komunikat zareagowaliśmy, no bo nie ma nic gorszego, jak dostałem tego maila o wygasającej domenie, zapłaciłem, gdzieś systemy nie zadziałały i na chwilę później dostaję SMS-a: Paweł, twoja domena zaraz wygaśnie. Ja nie wiem teraz, czy byłem poddany atakowi phishingowemu, czy ktoś mnie oszukał, czy ja zapłaciłem. Co się stało? Bardzo negatywne emocje, a w sumie marka chciała wyjść na tą pomocną. Więc tutaj to zarządzanie wielokanałową komunikacją jest bardzo istotne.